drodzy Państwo, oddaję w Państwa ręce album, który jest moim subiektywnym spojrzeniem na urody Kozu i okolicy. Ale mam też nadzieję, że ta fotograficzna podróż zachęci Państwa do odwiedzenia tego pięknego zakątka Polski. Serdecznie zapraszam do udziału w tej niecodziennej wyprawie. Oto kilka stron mojego autorskiego albumu. Dalekosiężne okazały się konsekwencje chrztu Polski. Dlatego jubileusz 1050-lecia chrztu Polski to dla nas wielka i ważna rocznica, ponieważ bez chrztu nie byłoby państwa polskiego.
Tymi słowami jeszcze niedawno żegnaliśmy Ciebie, drogi księży Sławku, gdy odchodziłeś od nas do innej parafii. Dziś znów jesteś z nami. To dla nas wielki zaszczyt. Dziękujemy Bogu, że w 2005 roku przysłał nam do Ciebie, do naszej parafii. Dbałeś o naszą świątynię. Troszczyłeś się o młodzież, modliłeś się za nasze rodziny. Zostawiłeś po sobie wiele dowodów na to, że byłeś dobrym gospodarzem. Dzięki Tobie, na wzgórzu świętego Brunona powstała droga krzyżowa oraz kapliczka z figurą świętego Brunona z Herfurtu. Organizowałeś wycieczki z wpływem Jakoby. Wiele razy powtarzałeś, że Kościół to wyjątkowe miejsce. Dziś jesteśmy tutaj, by wyrazić naszą wdzięczność za wskazywanie nam drogi do Jezusa. Dziękujemy za wszystko, co każdemu z nas przypadło w udziale przez swoją usługę kapłańską i życie. Chcemy też przeprosić za wszystkie przykrości, których doświadczyłeś z naszej strony, a także zapewnić Ciebie o wdzięcznej pamięci modlitewnej. Twoją duszę powierzamy miłosiernemu Bogu.
Pierrot! Dawaj! Po czemu on tutaj? Przekazuję ten sztandar, że prowadził strażaków do akcji, żeby także pod nim strażacy mogli uczestniczyć we wszystkich uroczystościach państwowych, religijnych, żeby ten sztandar reprezentował jako widomy znak Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie. Thank you.
Polski. Zasługują na to świętowanie ci wszyscy, którzy w przeszłości walczyli, przelewali krew, oddawali życie, znosili los tułaczy, cierpieli w różnych miejscach, znanych i nieznanych do dnia dzisiejszego. Ale i za jednych, i za drugich dzisiaj zanosimy modły do tego, który w sposób szczególny nas umiłował. Tak. Rzeczypospolitej w setną rocznicę jej odzyskania. Możemy i jesteśmy dumni i szczęśliwi, że nie jesteśmy sierotami bez domu i bez matki. Więc Bogu chcemy dzisiaj dziękować za ziemską matkę, ojczyznę. To wszystko jest Polska. Kamień każdy i okruch każdy, a człowiek, który tu wstąpi, staje się Polski częścią. Otacza nas Polska wieczyście nieśmiertelna. Starosto, przedstawiciele władz i wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, tą dzisiejszą uroczystością wpisujemy się chyba w te słowa, które powiedział nam nasz rodak, honorowy obywatel Kolna, a jesteśmy na ziemi kolneńskiej, bo chcemy uczcić tych, którzy 600 lat temu tę miejscowość Janowo zaczęli tworzyć. I tych, którzy 77 lat temu zostali rozwiązani, a należeli do 110 zapasowego pułku ułanu. Przy granicy polsko-pruskiej moich braci Kazik i Zygmunt. Powiedz mi, dlaczego nie zginęli? Tylko to ja sam nie wiem. 6 grudnia w 1947 roku, torkając ich, nie, tu było, rozumiesz, była taka przerwa, zrobili tam w lesie takie ognisko i mieli psa, mieliśmy takiego psa, sukę taką dużą, Azę nazywali, i ta suka pobiegła tam gdzieś kawałek do lasu i zaczęła szczekać. I moja matka udała się za tym głosem, była w rowie, że wystaje noga. I tam od razu krzyknęła i padła, zablała. Rozumiesz? O. I potem okazało się, że w tym lesie strzeleckim, takim rowie strzeleckim, oni byli zakopane głowami do siebie. Płytko byli zakopane, jeszcze mieli buty zdjęte i bosa stopa. Było płytko przysypane, to tak po deszczu czy coś, i to nogę było widać. Ten starszy był zabity, Kazik, wcześniej, strzałem w nogę. I ten młodszy brat musiał go zasypać, zakopać. Kaczyło to, rozumiem, że miał za paznokciami ziemię, piasek. I później jego zastrzelili i prawdopodobnie, że on jeszcze żywcem go zakopali i chodzili po nim, bo jeszcze się ziemia ruszała, żeby on tam skonał. Zabijał ten Piskosz, ten Waszkiewicz, z was, tego młodszego. On zabijał. Podszedł tam ziemi? Na starym cmentarzu, niedaleko grobu nieznanego żołnierza.
chodźcie, chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Thank you.